cudowne trafienie Wolskiego. Fantastyczny rajd Soresku. I taniec z piłką Narsinga. Krzysztof Marczyk, zapraszam na top momenty 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zaczynamy od Płocka, gdzie Wisła mierzyła się z Krakowią. Przy piłce Wolski, klepka z Dawo, Wolski uderza i to jest kapitalna, cudowna bramka w wykonaniu Rafała Wolskiego. Pomocnik nafciarzy rozgrywa świetny sezon, to już jego 6. bramka, a ma jeszcze na koncie 6 asyst. Wisła Płock po 2 porażkach z rzędu wygrywa z Krakowią 1-0. I już jesteśmy w Lubinie. Zagłębie gra z Rakowem, a na prawej stronie rozpędza się Soresku. Pieńko zostawiony w tyle, Łakomy też nie dał rady. Soresku strzela zza pola karnego i to jest gol otwierający spotkanie. Kapitalna akcja rumuńskiego pomocnika. To jego drugie trafienie w sezonie. Chętnie zobaczylibyśmy więcej. Tymczasem Raków pokonał Zagłębie 2-1. Górnik w imponujący sposób rozprawił się ostatnio z Widzewem i Pogonią, ale tym razem to Zabrzanie dostali lekcję. A nauczycielem okazał się Luciano Narsing. Holender jak profesor zachował się w polu karnym, zatańczył z obrońcami Górnika i dał Miedzi prowadzenie. Ale Legniczanie na tym trafieniu nie poprzestali i wygrali w Zabrzu aż 3-0. To drugie zwycięstwo Beniaminka z rzędu. Czy według Was Miedź może się utrzymać w Ekstraklasie? Dajcie znać w komentarzach. W Radomiu działo się sporo, czerwona kartka dla gospodarzy, wynik 1-1 i mamy 90. minutę. Damian Dąbrowski za 16, gol, co za radość, Pogoń w samej końcówce wyrywa 3 punkty. To może nie był najbardziej precyzyjny strzał, ale mocy mu nie brakowało i Kobylak, choć miał piłkę na rękawicy, był bezradny. Pogoń wygrała 2-1. Hasło gramy do końca pasowało nie tylko do meczu w Radomiu. W Kielcach zwycięskiego gola zobaczyliśmy w 91. minucie, a bohaterem Widzewa został Mato Milosz. Chorwat sprytnie ograł Więckowskiego i uderzył mocno pod poprzeczkę. To bardzo ważny gol dla Widzewa, bo dzięki niemu Beniaminek z Łodzi przerwę zimową spędzi na podium. Emocji do końca nie brakowało również w Białymstoku, a wszystko za sprawą prawdziwego jokera. Filip Szymczak po asyście Mikaela Iszaka dał Lechowi wygraną w 91. minucie. Taka sama sytuacja miała miejsce tydzień temu, wtedy Szymczak też wszedł z ławki i w doliczonym czasie zapewnił kolejorzowi wygraną 3-2. To jak na razie dwie jedyne bramki Szymczaka w tym sezonie, więc rola jokera może mu przypaść na dłużej. Warta przegrywała ze Stalą do 93. minuty. Wtedy z prawej strony dośrodkował Szczepański, a główką popracował Grzesik. I rzutem na taśmę gospodarze wywalczyli punkt. Ogromna radość zielonych i kolejny już przykład w tej kolejce, że warto walczyć do samego końca. Warta Stal 1-1. Przenosimy się do Wrocławia, gdzie Śląsk podejmował Legię. W 21. minucie Rafał Leszczyński sfaulował Ernesta Muciego i sędzia wskazał na wapno. Do piłki podszedł Josue i trafił tylko w słupek. Portugalczyk nieznacznie się pomylił, chociaż nie wiadomo, czy Leszczyński nie obroniłby tego strzału, bo wyczuł zamiary Josue. We Wrocławiu mimo wielu okazji bramek nie zobaczyliśmy. W Gdańsku pierwszej wygranej szukał Aleksander Wukowicz i dzięki Michałowi Chrapkowi, a nawet Duszanowi Kucjakowi w końcu Piast zdobył 3 punkty pod wodzą serbskiego szkoleniowca. Oczywiście Kucjak miał tutaj ogromnego pecha, ale brawa dla Chrapka za samo uderzenie. Ten gol został zaliczony jako samobójcze trafienie Kucjaka, ale Chrapek też wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik na 3-1. Dzięki tej wygranej Piast wyprzedził w tabeli Lechię, ale musimy pamiętać, że biało-zieloni mają jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Górnikiem. Niżej od biało-zielonych są jeszcze Korona i Miedź, na szczycie tabeli wciąż Raków, za którego plecami są Legia i Widzew. Na 18. kolejkę musimy poczekać aż do 28 stycznia, ale przed Mundialem zdążymy jeszcze rozegrać wspomniany zaległy mecz pomiędzy Lechią a Górnikiem w piątek o 20:30. Potem możemy się już skoncentrować na kibicowaniu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Katarze. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.